W zasadzie wiele rzeczy powiedzieliście za mnie, więc tutaj nie mam aż tak wiele do powiedzenia. Natomiast sędziu bariery dla mnie to są rzeczy, które w dużej mierze wynikają z czegoś, czego się tak na co dzień nie docenia, czyli z historii. Demokracja, ja to zawsze mówię, demokracja jest systemem bardzo fajnym, bo daje nam kontrolę nad własnym życiem. Nikt za nas, prawda, nie decyduje, mamy wpływ, nawet jeśli przegrywamy w procesie decyzyjnym, bo nas przegłosują, to mogliśmy brać w tym procesie w ogóle udział. Natomiast jednocześnie demokracja jest systemem trudnym, dlatego że w zamian czegoś od nas wymaga. Wymaga od nas zaangażowania, wymaga od nas wysiłku, to nie spada nic z nieba. I tutaj historia jest dlatego ważna, że tego rodzaju zaangażowania, tego rodzaju postaw, one po prostu nie przychodzą same z siebie, się trzeba nauczyć. Kultura demokratyczna to jest coś, co się tworzy po prostu nieraz dekadami, a nieraz nawet stuleciami tak naprawdę. Bo jeśli popatrzymy sobie dzisiaj na kraje, w których ludzie są najbardziej aktywni, gdzie nawet jeśli nie dadzą rady wywrzeć nacisku skutecznego, to przynajmniej go wywierają, próbują wywrzeć, to są kraje, gdzie tak naprawdę ta kultura demokratyczna kształtuje się najdłużej. To są kraje, czy to będą Stany Zjednoczone, czy to będą te kraje europejskie, gdzie lud został najwcześniej dopuszczany do takich czy innych form władzy. Gdyby oni zaczynali z takiego poziomu, z jakiego zaczęliśmy niedawno po PRL-owskiej przerwie my, mieliby takie same problemy, podejrzewam, i nie można byłoby tego wytłumaczyć, nie wiem, mentalnością narodową, lenistwem, czymkolwiek, tylko po prostu tym, że nie wytworzyła się kultura, że ludzie nie dorastali w tym, że dziecko nie widziało, jak na przykład ojciec wychodzi na zebranie takie, a matka na inne społeczne, że nie widziało, jak rodzice w domu coś tam dyskutują o tym, że jest taka akcja społeczna, że my się musimy zaangażować, albo że go nie brali do tego wózka i nie szli z nim na taką akcję. Więc po prostu ten przekaz taki pokoleniowy u nas został przez PRL, moim zdaniem, po prostu rozbity. Tutaj Marek powiedział, że właśnie niezależnie, nawet odkładając na bok te kwestie niewydolności gospodarczej, nawet odkładając na bok tą przemoc polityczną, ten cały zamordyzm bardzo nieprzyjemny, to samo to, że właśnie państwo jakby nie pozwoliło obywatelom się organizować samodzielnie, tylko ileś funkcji przejęło, a innych po prostu w ogóle nie robiło tak naprawdę, bo gdyby to było jeszcze takie państwo, które z obywateli mnóstwo rzeczy robi dobrze, to jeszcze można by na to przymknąć oko. Natomiast problem polegał na tym, że PRL zabraniał się organizować do rzeczy dobrych, ale sami wcale nie robił, albo robiły po prostu byle jak ci źle. To jest problem. To nie jest państwo takie, to nie jest państwo opiekuńcze, tak jakim jest na przykład Skandynawia, gdzie państwo troszczy się o mnóstwo rzeczy, ludzie nie martwią się o podstawy bytowania, bo państwo może być na pomoc państwa, na to, że państwo zapewni przedszkole, prawda, zapewni ileś tam usług, i ci ludzie wtedy mają czas się organizować. Natomiast PRL tak naprawdę nie robiło ani jednego, ani drugiego tak naprawdę. Ani nie rozbudzał aktywności, ani nie robił za obywateli mnóstwa ważnych rzeczy tak naprawdę. Tylko pozwolę, to, że w Skandynawii państwo zdjęło z obywateli obowiązek czy troskę o wiele rzeczy, i że wiele rzeczy zorganizowało za nich, wbrew temu, co by wynikało z takiej propagandy właśnie antyspołecznej, tam aktywność ludzi jest bardzo wysoka, czy nawet rekordowa. Tam ludzie, mimo że właśnie państwo wiele rzeczy robi za nich, właśnie w tym momencie mają możliwość zabierać się z innych rzeczy. Tam rozkwitają stowarzyszenia kulturalne, sportowe, wszelkie inne. Właśnie dlatego, że państwo pewne funkcje przejęło i spełnia je dobrze, a nie na odwrót. Tak, dokładnie. Natomiast no wracając do tego, co mówiłem, no, moim zdaniem ta bariera historyczna jest bardzo, bardzo duża i będziemy jeszcze długo z tego powodu cierpieli, będziemy musieli mnóstwo wysiłków, być może tak naprawdę jeszcze z dwa pokolenia miną, kiedy to naprawdę odbudujemy taki etos zaangażowania społecznego. I kiedy ludzie po prostu będą uważali, że to jest coś naturalnego, że my możemy od państwa wymagać, musimy też coś dać społeczeństwu, ile zrobimy, tyle zyskamy w zamian. Tak naprawdę, jeśli nie będziemy kontrolować władz, to władza będzie robiła to, co będzie chciała, bo będzie takiej wygodnie po prostu. I tutaj dlatego też mówię o historii, nie po to, żeby tam rozpamiętywać PRL, czy coś tam, po tego jakby się już po prostu nie cofnie, jakby to już się stało, my musimy z tym jakby żyć. Natomiast dlatego ta historia jest ważna, bo często taką wymówką, którą się stosuje, czy usprawiedliwieniem dla małej aktywności społecznej, o której ja zresztą też wspominałem, jest to, że Polacy są po prostu na przykład społeczeństwem zbyt biednym, żeby sobie pozwolić na takie, w cudzysłowie, fanabelie, jak działalność społeczna. Troszeczkę tak jest, bo ludzie są stłamszeni sytuacją ekonomiczną.
słabszeni tym, co się dzieje na rynku pracy, swoją sytuacją materialną, prawda, niepewnością i tak dalej. Ale ja bym nie usprawiedliwiał tego całkowicie w ten sposób z bardzo prostego powodu. Dlatego, że Polska przed zmianą ustroju, tą poprzednią zmianą, czyli przed II wojną światową, była krajem niesamowicie biednym. To jest bieda dla nas po prostu dzisiaj niewyobrażalna. A mimo to była krajem, który tętnił inicjatywami społecznymi. Dopóki właśnie się nie dokonał ten taki zamach na mentalność społeczną w PRL-u, to ludzie wcześniej tak naprawdę rozumieli, że trzeba działać w Polsce. Nie byli wcale gorsi niż kraje Europy. Były takie wręcz działki działalności społecznej, gdzie ludzie z innych krajów po prostu przyjeżdżali do Polski się uczyć czy inspirować. Ja tutaj troszeczkę, tym moim konikiem jest historia ruchów społecznych, troszeczkę powiem, dlatego że siedzimy w Kielcach. Kielce są takim miastem specyficznym, dlatego że mało kto o tym pamięta, że Kielce są jedną z kolebek autentycznej polskiej spółdzielczości. W Kielcach istniała przed wojną, w dwudziestoleciu międzywojennym, pierwsza spółdzielcza fabryka. Spółdzielczość spożywców w Polsce to był ruch, który wówczas zrzeszał, jeśli dobrze kojarzę, w szczytowym momencie rozwoju 700 tysięcy ludzi. Czyli to nie jest tak, że ludzie wtedy byli bierni, bo byli biedni. Nieprawda. Ci ludzie byli biedni, a mimo to własnymi siłami, samoorganizacją próbowali sobie pomóc, próbowali zmieniać świat na trochę lepszy. I swoją sytuację i sytuację innych ludzi próbowali zmieniać. Jednym z przejawów tego ruchu była właśnie spółdzielczość spożywców. A spożywcy to są tacy ludzie, to są wszyscy ludzie, bo każdy z nas, spółdzielczość spożywców bazowała na takiej konstatacji, że do tego nie trzeba być pracownikiem, nie trzeba być człowiekiem aktywnym społecznie, wystarczy kupować. Każdy z nas cokolwiek kupuje. Jeden kupuje mniej, drugi kupuje więcej, ale wszyscy jesteśmy spożywcami. Jak się tych spożywców zorganizuje, to można wpływać na cenę produktów, na ich jakość i zysk, który wcześniej trafia do prywatnego właściciela, zostaje w spółdzielni, czyli w pewnej formie wspólnoty, którą my zarządzamy, decydujemy. I ta spółdzielczość spożywców, która, mówię, 700 tysięcy ludzi, to była ogromna rzesza Polaków. Zwłaszcza, że wtedy było tak, że w rodzinie zazwyczaj jedna osoba robiła zakupy, bo trochę inaczej styl życia wyglądał, więc tak naprawdę to było parę milionów osób, które były z tą spółdzielczością związane. I ci spółdzielcy spożywców, gdy opanowali, że tak powiem, handel, to znaczy gdy już mieli własne sklepy, gdy kupowali produkty i sprzedawali na własnych zasadach i zysk trafiał z powrotem do nich, to szczebel wyżej było to, żeby też nie płacić producentowi, czyli żeby produkować samemu. W Kielcach właśnie, w których tutaj się teraz spotkaliśmy, była pierwsza spółdzielcza fabryka w Polsce, to były zakłady, które produkowały jakieś musztardy, przekąski, różne takie rzeczy. One do tej pory istnieją. Majonez stara, to nie jest do końca tak. Ten majonez obecny to jest... No, obecna spółdzielczość spożywców ma trochę mniej wspólnego, no, trochę niewiele wspólnego z tym, czym była kiedyś, prawda? Ale chciałem po prostu pokazać przez ten przykład, że kiedyś w kraju biednym, naprawdę zacofanym, no Polska była, dla nas to jest niewyobrażalne, jak ten kraj odbiegał nawet od tej mizernej kondycji, która jest teraz. To był kraj, mówię, biedny, z mnóstwem ludzi niewykształconych, z dość powszechnym analfabetyzmem. Z trzema różnymi systemami. Tak, to prawda, też po zaborach to się okazało, że tak naprawdę no, ludzie mówią w różnych odmianach języków, jest różne prawodawstwo, różne zwyczaje, różna infrastruktura inaczej rozwinięta i tak dalej. Jeszcze po pierwszej wojnie światowej straciliśmy 85% przemysłu, którego mieliśmy na tych częściach Polski. No właśnie, naprawdę nie było tego. No właśnie, więc to był kraj biedny, zacofany, który tak naprawdę wtedy dopiero ludzie mogli się sprawdzić tym, że my nic nie robimy społecznie, bo nas nie stać, bo nie mamy siły, bo walczymy o każdy kawałek chleba, o każdy tam, nie wiem, garnek ziemniaków. A to usprawiedliwienie wtedy nie działało. Mówię, sama ta spółdzielczość spożywców to było 700 tysięcy ludzi. Spółdzielczość kredytowo-oszczędnościowa chyba jeszcze więcej. Odpowiednik dzisiejszych skoków, prawda, ówczesny. Mnóstwo inicjatyw społecznych związanych z partiami politycznymi, bo kiedyś partia polityczna to nie było to, co teraz, że są zawodowi politycy i działacze różnego szczebla. Kiedyś przy partiach politycznych każdej opcji działało mnóstwo organizacji społecznych. Czy to był PPS, czy to była Endecja, czy to byli ludowcy, oni mieli własne organizacje młodzieżowe, wpływy w różnego rodzaju organizacjach kulturalnych, społecznych i tak dalej. Więc to tak naprawdę Polacy wtedy byli społeczeństwem bardzo dobrze zorganizowanym, mimo tej biedy, mimo bardzo trudnych warunków wyjściowych. Więc nie możemy powiedzieć, że u nas warunki materialne sprawiają, że nie działamy.
Nie możemy powiedzieć, że Polacy są, nie wiem, z urodzenia głupsi czy bardziej leniwi, dlatego nie działamy. To wszystko jest nieprawda. My w dużej mierze nie działamy dlatego, że po prostu tą kulturę demokratyczną, która wtedy przed wojną była bardzo słaba, bo dopiero się kształtowała po latach zaborów, ktoś jeszcze zniszczył tym kimś, czy tym czymś był PRL. Po PRL-u weszliśmy tak naprawdę w kolejny system, który do tego tak naprawdę nie zachęcał. Było mnóstwo sloganów o społeczeństwie obywatelskim, ale na przykład to, o czym tutaj wspominał Marek, czyli struktura i związane z nią pieniądze, możliwości organizacyjne, też była na przykład brutalnie niszczona. To, w jaki sposób przekształcono polski system gospodarczy, przełożyło się na to, że na przykład siła związków zawodowych została bardzo mocno naczerpnięta, bo po prostu nie ma już wielu zakładów, gdzie kiedyś związki mogły działać. Dzisiaj tak naprawdę większość firm to są firmy zbyt małe, żeby w nich w ogóle można było wedle prawa założyć związek zawodowy. Więc ludzie tam się nie mogą nauczyć samoorganizacji, bo tam nie ma tak po prostu takiej faktycznej możliwości. Innym z takich złych rzeczy, które zrobiono po tym, jak z PRL-em się stawaliśmy trzecią Rzeczpospolitą, było na przykład totalne rozbicie ruchu na rzecz samorządności pracowniczej i własności pracowniczej. Część zakładów, które w Polsce została sprywatyzowana, to byli ludzie w Polsce, którzy mieli taki pomysł, żeby te zakłady stały się własnością pracowników. Żeby po prostu oni stali się akcjonariuszami. Akcjonariat pracowniczy, który jest na przykład bardzo popularny, o czym się w Polsce mało mówi, w tak liberalnym kraju jak Stany Zjednoczone. Jest mnóstwo przedsiębiorstw, które w Stanach Zjednoczonych funkcjonują i sobie dobrze bardzo radzą, które są własnością samych pracowników po prostu. Oni są ich akcjonariuszami. I w Polsce był ruch, który chciał, żeby prywatyzacja nie polegała na tym, że się sprzedaje jakiemuś facetowi, który przychodzi z teczką pieniędzy, facetowi, którego nikt wcześniej na oczy nie widział i on na przykład kupuje tylko markę, a zakład likwiduje. Tylko były pomysły, był ruch, naszym przyjacielem naszego czasopisma jest jeden z liderów tego ruchu, Bogusław Kaczmarek, który próbował po prostu propagować taką ideę w Polsce, żeby pracownicy stawali się właścicielami tego. Oni by się wtedy mieli tak naprawdę okazji, świetnej okazji nauczyć demokracji. Zarządzaliby czymś sami, ponosiliby wszelkie konsekwencje własnych złych decyzji. Gdyby podjęli dobrą decyzję, otrzymywaliby, prawda, zysk, wymierną korzyść. Musieliby się między sobą, jako równi z równymi, dogadać w kwestii tego, jak tym zakładem zarządzają. Wszystko to zostało po prostu utrudnione, było uniemożliwione wręcz. I tego typu mnóstwa formy, które się pojawiły, czy które można było z poprzedniego systemu zmienić, ulepszyć, zostało to zniszczone. Więc my tak naprawdę nie mieliśmy się kiedy tej demokracji, tego wspólnego działania po prostu nauczyć. Czyli tak naprawdę od kilkudziesięciu lat ta, można powiedzieć, historia tego, jak w Polsce takie rzeczy wyglądają, no to jest wiatr, który nam wieje w oczy tak naprawdę. Więc dlatego to tak wygląda i dlatego jeszcze pewnie wiele nas bojów czeka o to, żeby po prostu troszeczkę sobie z tym lepiej radzić, żeby kolejne pokolenia się mogły nauczyć tej demokracji, żeby to było czymś normalnym, naturalnym. No, taka prozaiczna rzecz. Jest w prawie każdej szkole coś takiego jak samorząd szkolny. Tylko gdzie on tak naprawdę działa jako autentyczny samorząd? To jest, przychodzi pani nauczycielka czy zastępca dyrektora i mówi, wy dzieci zrobicie to, zrobicie tamto, zrobicie to w taki inny sposób. W ilu szkołach te dzieci mogą choćby w prostych sprawach autentycznie, oddolnie, samodzielnie o czymś decydować? W tych szkołach, z którymi ja miałem do czynienia, to po prostu ten samorząd był atrapą tak naprawdę. Przewodniczącym zostawała najlepsza uczennica, czy najlepszy uczeń, którego ktoś tam z grona pedagogicznego lubił i tyle. Te dzieci się nie uczyły. W zakładzie pracy nie mamy możliwości się nauczyć. Gdzieś tam się nie mamy możliwości nauczyć. Klasa polityczna pokazuje nam tak naprawdę gest Kozakiewicza, gdy obywatele zbiorą 2 miliony podpisów. No tak naprawdę państwo nam mówi, po co wy w ogóle działacie? Skoro my wasze 2 miliony możemy wyrzucić do kosza, to państwo nam mówi tak naprawdę, przekaz jest taki, wy lepiej nie działajcie, bo my to mamy gdzieś. Nam nie zależy na tym, żebyście wy działali. Więc obywatel, który dorasta w takich warunkach, no nie jest zachęcany do tego, żeby część swojego czasu, życia, energii poświęcać na to, żeby działać. Więc to jest moim zdaniem kluczowa bariera, która wyrasta z jakiegoś tam po prostu procesu historycznego i która sprawia, że ludzie tak bardzo nie chcą działać. Ja miałem taką bardzo pouczającą rozmowę z prezesem spółdzielni mieszkaniowej. My spółdzielni mieszkaniowe postrzegamy często bardzo słusznie w taki sposób, że tam jest jakaś władza, a spółdzielcom się nie pozwala nic zrobić. Ja rozmawiałem właśnie z dyrektorem z takiej największej spółdzielni mieszkaniowej u mnie w mieście, on powiedział, panie Remik, ja bym chciał, żeby oni na te zebrania do mnie przychodzili. Bo jasne, walka o władzę, o posady to jest jedno, ale gdy oni nie przychodzą, gdy nie mówią nam, co trzeba zrobić, gdzie, to tak naprawdę my sami nie wiemy później, co robić. Bo my coś zrobimy, ludzie są niezadowoleni. Tego, czego oni chcą, to my z kolei nie możemy się doprosić, żeby nam powiedzieli, wyjaśnili. Nie ma tak naprawdę po prostu komunikacji zupełnie.
Więc to pewnie on nie chciał, żeby przyszli go odwołali z tego stanowiska, bo by stracił posadę oczywiście. Natomiast gdy nie ma jakiejkolwiek interakcji między jednymi a drugimi, to tak naprawdę później cokolwiek jest trudno robić, a też nie każdy człowiek na takim stanowisku jest od razu kanalią, który robi rzeczy złe. Są też ludzie, którzy przy zachowaniu swojego stanowiska chcieliby robić rzeczy przyzwoite, natomiast nie bardzo wiedzą jak, bo nie mają z kim, nie mają partnera. Miałem pozytywny mówić. No, ja bardzo... Ale ja tylko powtórzę jedną rzecz. Siła organizacji bierze się z liczebności i świadomości. Struktura, pieniądze, możliwości są dopiero pochodną tych dwóch rzeczy, bo możemy mieć dużo członków nieświadomych i ta siła będzie iluzoryczna i odwrotnie. Możemy mieć mniejszą grupę bardzo dobrze zorganizowanych, świadomych, czego wy jesteście też w wielu miejscach przykładem. Pieniądze, struktura, możliwości, one są dopiero pochodną tych dwóch rzeczy. A to, co jest najważniejsze, dlatego dostaliśmy gest Kozakiewicza od tego rządu w przypadku wydłużenia wieku emerytalnego, że tak naprawdę musimy dążyć do równowagi. Jeśli po drugiej stronie nie stworzymy realnej siły, z którą czy władza, czy pracodawcy, biznes, czy jakakolwiek inna grupa będzie się mogła liczyć, wtedy nie będziemy w stanie realnie wpływać na to, jak funkcjonujemy, jakie są nasze prawa. No przecież łatwiej było jednak ruszyć tyłek, jechać do Warszawy na manifestację, żeby się tam nas milion pojawiło, poświęcić ten jeden dzień, niż te 2 czy 7 lat dłużej pracować. No to takie bardzo racjonalne się wydaje, nie? A jednak nie zadziała. Ja bardzo krótki komentarz i przejdziemy do tej części pytaniowo-dyskusyjnej. Tutaj mówiąc o historii, skupił się na tym, że ludzie, no mimo że byli właśnie biedni, mieli masę różnych problemów, mieli możliwości działania, nie mieli grantów, tylko mieli po prostu nawet często nie umieli czytać. Co ciekawe, bo wtedy te osoby nie tylko organizowały się w takiej właśnie obronie swoich najbardziej elementarnych interesów, ale także na imponującą skalę rozwinięta była działalność, która wydawałoby się, na którą dopiero jest czas, kiedy się ma naprawdę wszystkie podstawowe potrzeby zaspokojone. Jeżeli się poczyta o tych wszystkich ruchach czytelni ludowych, o tych teatrach amatorskich, to można odnieść wrażenie, że właśnie ci biedni ludzie jeszcze znajdowali więcej czasu na aktywność, na przykład artystyczną, niż teraz. No to trudno jest oczywiście porównywać, to są zawsze te porównania między dekadami są obarczone pewnym zafałszowaniem, no ale to pokazuje, że tak naprawdę każdego rodzaju działalność jest w dużej mierze kwestią pewnej świadomości, pewnego postrzegania potrzeb, a nie tylko efektem tego, jakie są najpierw właśnie skupienia potrzeb materialnych i potem ewentualnie pewną fanaberią, która czy pewnym dodatkiem do pełnego brzucha. I jeszcze tylko dwa słowa, tutaj sporo mówię się o tym, jak w okresie PRL-u ta działalność społeczna została zdławiona, a z drugiej strony też w pewnym sensie skompromitowana, no bo powiedzmy właśnie to sam fakt, jak reagujemy na słowo spółdzielnia, nie wiem, czyn społeczny, który jest czymś absolutnie fantastycznym, ale wywołuje prawie u każdego zwłaszczonego człowieka ironiczne komentarze, jak coś się słyszy. To z jednej strony oczywiście ta aktywność, te formy życia zbiorowego zostały właśnie skompromitowane, czy jakoś tam skończone. Z drugiej strony, no przecież przeszedł potem drugi walec, czyli walec indywidualizmu, walec z kolei wzorców kulturowych. On też jest oczywiście jakoś zrozumiały, jest pewną reakcją na to, co było wcześniej, jest efektem tego wygłodzenia konsumpcyjnego Polaków, więc to można w dużym stopniu zrozumieć, ale fakt jest faktem. Jednak po prostu w pewnym momencie, te 20 parę lat temu, padło hasło właśnie pierwszy milion, bogaćcie się i tak dalej. I to też jest drugą bardzo ważną barierą mentalną, to, że po prostu ludzie chcą najpierw się dorobić. Nie widzą, bo to też przestali widzieć wspólne interesy we współpracy, w działaniu wspólnym, mimo że tak naprawdę większość z nich jest w podobnym położeniu społecznym, nie będą nigdy milionerami, ale to, i tutaj już zupełnie kończąc, taki cytat ze Steinbecka, który tutaj z kolegą Szymonem lubimy przywoływać. Cytat o tym, jego refleksja, dlaczego taki właśnie masowy ruch robotniczy nie zakorzenił się
aż tak bardzo w Stanach Zjednoczonych, dlatego że Amerykanie wierzyli, że oni nie są proletariuszami. Każdy z nich jest po prostu milionerem w przejściowych tarapatach. I teraz jest tak samo, jeżeli studenci, którzy kończą edukację, czy w trakcie edukacji, oni myślą o sobie w kategoriach, że oni są przyszłymi właścicielami firmy, że oni założą jakąś firmę i będą tam mieli kilku pracowników, a nie, że najprawdopodobniej będą pracować nad innymi, to też po prostu ta potrzeba wspólnej pracy, współpracy, jakoś zrzeszania się też nie jest po prostu uświadomiona, bo my nie rozumiemy, że jeździmy na tym samym wózku z innymi ludźmi. Dobrze, właściwie teraz mniej więcej dotarliśmy do punktu zgodnie z rozkładem, kiedy ta część programu się ma skończyć, ale tak tego nie zostawię. I teraz część na głosy, pytania z sali. Myślę, że ciekawe będą też po prostu komentarze, a nie pytania do gości, którzy też mieli już okazję. Tak. Ja mam właśnie pytanie, refleksję, jeśli mogę. Proszę. Właściwie to chyba do twojej trójki z Państwa, bo podejmowaliście tutaj temat tak bardzo ogólnie, to znaczy chodzi mi w grupach wiekowych. Natomiast jak Państwo oceniają pokolenie dzisiejszych 20-latków? Ponieważ ja takie odnoszę wrażenie, że to jest troszkę stracone pokolenie. Nie wiem, może Państwo mają inne podejście. Pani Natalia tutaj przywołała przykład młodego człowieka, który mówi w swojej korporacji, że on kończy pracę, nie idzie na nadgodziny, bo ma tam swoje zajęcia. Tylko czy to wynika z tego, że on ma świadomość, czy może z tego, że jest egoistą? Moim zdaniem z tego drugiego, ale może Państwo mają inne zdanie. Ciekawa jestem na przykład, jaka jest średnia wieku Solidarności? Bo też ja żyję w przekonaniu, że ta aktywność taka na przykład związkowa to jednak nie jest domena 20-parolatków, tylko już trzeba te swoje tam 15-20 lat przepracować w zakładzie, żeby zrozumieć pewne idee. Państwo. Jeszcze pytanie do wszystkich, to proponuję taką trójkę, przy czym oczywiście z przyczyn możliwie zwięźle. Dobrze, to odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście nie znam wszystkich 20-latków. Natomiast jeżeli pani mówi, że to jest egoizm, myślę, że to jest zdrowy egoizm. Do czego mamy przedkładać pracę ponad nasze życie prywatne? Nasi rodzice to robili, a my widzimy tego konsekwencje i myślę, że nawet jeśli młodzi ludzie sobie tego nie uświadamiają, to jest to pewna naturalna ewolucja, tak? Widzieliśmy naszych rodziców, których rozwodzili się, chorowali dlatego, że dali się wciągnąć ten wyścig pszczołów i nie chcemy już tak żyć. I wiele młodych ludzi, z którymi rozmawiam, właśnie mówi, że ja nie chcę powtarzać błędów moich rodziców. Oczywiście, na pewno wśród nich mnóstwo egoistów, hedonistów, ale no cóż, no, raczej myślę, że sobie w ten sposób nie szkodzą, a jeżeli przy okazji zmieni to trend na przykład na rynku pracy, czy podejście pracodawców, czy jakiś tam employer branding, które oni uprawiają, to myślę, że to jest naprawdę dobra zmiana. Solidarność ciągle jest jeszcze pokoleniem styropianowców, w cudzysłowie. Ja to bardzo pozytywnie, bo to ma takie w debacie publicznej pejoratywne zabarwienie, ale ja to uważam jednak wszystko pozytywnie. Natomiast to się zmieni. Nasza średnia wieku w tej chwili jest chyba 46 lat członków związku. Ale znam, miałem na szkoleniu dwóch gości z Bridgestone'a, z Poznania, to jest producent opon, którzy założyli, to jest młodzi faceci, 20-paro-30-latkowie, którzy założyli ogromną organizację związkową. Walczą, są w tej chwili na etapie już jednak, gdy to istrzenie się kończy i zaczynają z pracodawcą układać normalne relacje. Ale oni są tacy napuzowani strasznie. Kurde, bez sensu ten statut, po co nam to, to trzeba zmienić. Więc to się będzie zmieniać, nie? To jest, zresztą tu muszę Remigiuszowi przyznać rację, my przechodzimy typowe choroby dla nas. Po tej całej transformacji jesteśmy tak młodą demokracją, jesteśmy na takim etapie, że my te rzeczy musimy odchorować. My w tej chwili jesteśmy jeszcze ciągle indywidualistami. Mamy ileś rzeczy, które chcemy sami zrobić, ale za chwilę dojdziemy do poziomu, powyżej którego nie przeskoczymy sami. I pracownicy zrozumieją w końcu, że muszą się organizować w związki zawodowe, bo to jest doskonałe narzędzie, żeby pójść dalej. Naszą rolą dzisiaj i to, co robimy i biznesu, i związków zawodowych, i publicystów z każdej opcji jest to, żeby oni szybciej to zrozumieli, żeby ten proces przyspieszyć. Dlatego my też wydajemy ogromne środki, ogromne nakłady na to, żeby organizować pracowników. Mamy swoich organizatorów związkowych, którzy nas sporo kosztują, a którzy docierają do branż takich zupełnie dziewiczych. Udało nam się bardzo dobrze uzwiązkowić branżę ochrony, która jest ciężkim terenem.
Więc my to oczywiście będziemy robić. Natomiast dojdziemy za chwilę do takiego poziomu, że ci młodzi ludzie, którzy już uderzą parę razy głową w ścianę, parę razy będą pracować z ogromnym zaangażowaniem, wypalać się, a potem zostaną z dnia na dzień wyrzuceni i okaże się, że oni tak naprawdę nic nie mają i niczego nie mogą pokazać, właśnie taka praca Syzyfa, to ciągłe zaczynanie od zera, że oni za chwilę pójdą po rozum do głowy i dojdą do wniosku, że jednak coś trzeba z tym zrobić. Dlatego mówię, naszą rolą tych kampanii społecznych, których będziemy prowadzić, myślę, więcej, tego naszego pomysłu na Solidarność Otwartą, docierania do studentów, do uczniów, techników, szkół zawodowych, którzy są naszą bazą, co by wymienić, i terenem do pozyskania, uzwiązkowienia, zorganizowania. Tym bardziej, że każda taka organizacja, która powstanie, ona jest niezależna. Ona będzie i tak robiła to, co będzie uważała za stosowne, bo będzie miała i swoją osobowość prawną i będzie podejmowała suwerenne decyzje. Ale właśnie to przekonanie, że to jest narzędzie. Nie ktoś, kto coś za nas zrobi, a tak w PRL-u ustawiono związki zawodowe, że to są ci oni, do których trzeba iść coś załatwić. Jak wy mi tego czegoś nie załatwicie, to ja was ocenię, rozliczę. Nie, tutaj optyka jest zupełnie odwrotna. My się organizujemy po to, żeby dać sobie w ogóle szansę stworzyć przeciwwagę dla silnego pracodawcy, po to, żebyśmy mogli więcej z tej naszej, lepiej tą naszą pracę sprzedać na lepszych warunkach. Ja bym 20-latków obecnych nie traktował jako starcy tego pokolenia z bardzo prostej przyczyny. Gdy się ma 20 lat, to się ma mnóstwo życia przed sobą tak naprawdę i trudno wymagać od człowieka w tym wieku super refleksji i super od razu aktywności. Myślę, że gdybym miał mówić o pokoleniach straconych, to raczej bym mówił o pokoleniu ich rodziców tak naprawdę, bo to byli ludzie, którzy właśnie, tak jak Natalia wspominała, w dużej mierze poświęcili swoje życie jakimś tam, czy to karierze, chociaż to często w cudzysłowie była, to by to była kariera, często w cudzysłowie, ale co przetrwanie po prostu poświęcili, tym, żeby ich dzieci miały trochę lżej. Nie wszystkim się udało niestety. Natomiast jeśli chodzi o 20-latków obecnych, to problem wydaje mi się jest nie tyle w ich aktywności, tylko raczej po prostu w ich mentalności. To taki niemodny dzisiaj myśliciel Marx powiedział, że idee klasy panującej są ideami panującymi w społeczeństwie. Czyli jeśli rządzą nami ludzie, którzy promują egoizm, taki skrajny liberalizm gospodarczy, to za tym idzie cały przekaz, czy w mediach, czy po świecie, gdziekolwiek. I ci młodzi ludzie dorastają w czymś takim i to jest problemem takim, że oni mają trudniej, żeby do pewnych wartości dojść. Ale tutaj to jest tak, jak mówił Marek, ci ludzie się zderzą z życiem i część z nich może sobie myśleć właśnie tak jak wspomniał Michał, że może będą mieli firmy, może będą milionerami. Większość z nich sobie takie marzenia rozbije nosy po prostu. I wtedy się wydaje mi się, pojawi się platforma do tego, żeby oni zaczęli troszeczkę inaczej myśleć, żeby zaczęli szukać właśnie współpracy, nie rywalizacji. Zaczęli dogadywać się z ludźmi podobnymi sobie. No, jeśli my mieliśmy tutaj w poprzednim wykładzie przykład taki, że nawet ludzie z Warszawy stosunkowo dobrze zarabiający, ze środowisk takich, które mają znajomości, które by sobie poradziły bez tej współpracy, jeśli oni odkryli zalety spółdzielczości, zaczęli widzieć, że to jest coś fajnego, że współpraca zamiast właśnie wyścigu szczurów, że dawanie coś innym, a nie tylko próba wyrwania czegoś, że nawet tacy ludzie dostrzegli z takich środowisk, że na tym, że to jest coś fajnego, dobrego, że to działa, to myślę, że nie będzie tak źle z dzisiejszymi 20-latkami. Tylko mówię, tutaj ja bym się bardziej martwił nie o ich brak aktywności, o coś takiego, tylko po prostu o problemy mentalne, że oni dorośli w systemie, gdzie współpraca, gdzie pomaganie sobie, gdzie solidarność właśnie, to nie były wartości, które ktokolwiek propagował. Oni muszą po prostu mnóstwo właśnie przeszkód mentalnych, że tak powiem, brzydko propagandowych pokonać, żeby do nich po prostu dotrzeć, żeby otworzyć sobie oczy, że świat może wyglądać troszeczkę inaczej. Ale ja bym ich, mówię, absolutnie nie przekreślał. Tu wie, przepraszam, nie pomijajmy rodziny. Bo nie mogę uczyć swoich dzieci szacunku do pracy na przykład w domu, jeżeli dzieci nie widzą mnie od czasu do czasu na szmacie. Nie mogę mówić dzieciom o Bogu, o Chrystusie, o wierze, jeżeli ja sam do kościoła nie chodzę, nie przyjmuję komunii, czy nie chodzę do spowiedzi. Tak samo nie mogę oczekiwać od moich dzieci, że będą dbały o swój interes w przyszłym życiu zawodowym, jeżeli oni też tego u mnie nie zobaczą. Więc tej rodziny też nie pomijajmy, bo ona jest niezwykle ważnym miejscem i to, o co my też bardzo mocno walczymy jako Solidarność, bardzo mocno angażujemy się w politykę społeczną,
To też pokazanie, że to jest to miejsce, które trzeba wzmacniać, które trzeba rozwijać, że to jest ten pierwszy uniwersytet, gdzie uczymy tej i aktywności, i troski wobec innych ludzi. To, gdzie my działamy, co my robimy, to dzieci to bardzo dobrze widzą. I czy to będzie potem 20 czy 30 latek, to on te wzorce jednak gdzieś tam w tyle głowy ma. Przepraszam cię, że dygresję, że pani wspomniała, że pokolenie stracone. Ja w ogóle jestem przeciwna nadawaniu jakichkolwiek takich etykiet jakimkolwiek pokoleniom. O moim pokoleniu parę lat temu mówiono generacja nic. Po tym czasie stwierdzam, że zdecydowanie była to generacja coś. I tak jak powiedział Konrad, jest za wcześnie, żeby mówić, że jakiekolwiek pokolenie jest stracone. Jest takie genialne zdanie z filmu Terminator, może Państwo pamiętają. There is no fate, nie ma przeznaczenia. Tak? Bohater wraca w przeszłość po to, żeby poprawić coś, aby przyszłość była lepsza. I wydaje mi się, że dopóki tak, możemy działać, dopóty można to zmienić. Dalsze głosy, komentarze, pytania? Pana Marka Lewandowskiego. Jak pan zapewne wie, organizacje pracodawców robią taki zły PR związkowcom, uważając ich, czy propagując taką opinię, że są to darmozjady, roszczeniowcy. Pan mówił o tym, że wy jako związek musicie w pewnym sensie z pracodawcami współpracować, prowadzić jakiś dialog właśnie w takim celu, żeby pomóc pracownikom, jeżeli w danym zakładzie pracy jest problem. I jak wygląda ten dialog właśnie w takiej kanwie lokalnej? Jak, w jaki sposób pracodawcy postrzegają was? Jak pan to odbiera? Przede wszystkim to, co łączy nas i pracodawców, to jest takie głębokie przeświadczenie, że konflikt jest czymś absolutnie naturalnym i że należy nauczyć się z tym konfliktem żyć. My w zakładzie pracy tak naprawdę mamy konflikt interesów od samego początku. Z jednej strony pracodawca, który robi biznes, chce zarabiać, angażuje się w to wszystko, też wielokrotnie o tym mówiłem, ponosi ryzyko i uważa, że zysk, który wypracowuje, jest absolutnie jego domeną, jest przeciwnikiem każdego, który chce w tym zysku mu mieszać, w partycypacji tego zysku uczestniczyć. A my pracownicy jesteśmy po drugiej stronie, gdzie chcemy naszą pracę sprzedać na jak najlepszych warunkach. I teraz my jako pracownicy jesteśmy tą stroną słabszą na starcie. Pracodawca, samo to, że prowadzi biznes, jest mentalnie o półkę wyżej od nas, samo to, że osiągnął sukces, czy robi to, co robi, stawia go wyżej, ma pieniądze, ma prawników, ma możliwości. Jeśli my się nie zorganizujemy, zawsze będziemy stroną słabszą. Jeśli zorganizujemy się i stworzymy siłę, która w pewnym sensie zrównoważy tą jego przewagę, wtedy po jakimś początkowym konflikcie, który przeważnie w jakichś tam tarciach, zwarciach, niektórzy pracodawcy próbują z tym walczyć, zaczynamy ze sobą rozmawiać. Pracodawca nie odda ani części swojego zysku, jeżeli nie zobaczy, że to, co powstało po drugiej stronie, jest zagrożeniem, że tego zysku może stracić dużo więcej. I wtedy zaczynamy ze sobą rozmawiać. I tak samo jest w skali kraju. Dopóki nie stworzymy przeciwwagi dla władzy, dopóki nie stworzymy społeczeństwa na tyle dużego, świadomego, które stworzy siłę, dopóty te generalne rzeczy będziemy przegrywać na swoją stratę. No bo większość rzeczy jesteśmy sobie w stanie w zakładzie pracy z pracodawcą załatwić. Z większością rzeczy jesteśmy się w stanie dogadać, ale już ustawy, kodeks pracy, czy ustawy o świadczeniach, czy o zaopatrzeniu emerytalnym, czy o innych rzeczy, już w zakładzie nie załatwimy. I teraz, jak wygląda to w zakładzie? To wszystko zależy, my na szkoleniach pokazujemy taką drabinę możliwości. Rysujemy takie schody, pokazujemy, jak jesteś uzwiązkowiony na poziomie 10%, to nic więcej poza próbą rozmowy, jakimiś tam pikietami czy oflagowaniem nie możesz zrobić. Jak masz 30% uzwiązkowienia, to twoja siła jest na tyle duża, że być może uda ci się skutecznie spór zbiorowy przeprowadzić. Jak masz 50%, to może i skuteczny strajk. Jak masz 70%, to jesteś tak silny, że jak przegniesz, możesz położyć zamiot. Więc i ta drabina możliwości pokazuje, że każdy lider prowadzący czy stojący na czele organizacji musi wiedzieć, w którym jest miejscu i musi się albo skupić na budowaniu tej siły, na organizowaniu, bo ona jest jeszcze za mała, jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie, albo już musi realizować, bo przecież po to się organizujemy, żebyśmy coś załatwili. Czy nie struktura dla struktury.
My się organizujemy po to, żeby rozwiązywać konkretne problemy. I teraz nie wiem, czy Natalia się z tym zgodzi, czy nie, ale nie ma w Polsce ani jednego przypadku, gdzie związek zawodowy swoimi roszczeniami rozłożyłby zakład. Dlatego, że my stajemy się zakładnikiem wiedzy, którą mamy. I każdy z działaczy związkowych, który ma podjąć decyzję, która parę tysięcy ludzi, czy kilkuset ludzi może posłać na bruk, to wierzcie mi, to jest ogromne obciążenie i ogromna odpowiedzialność. I ja podam wam setki przykładów podpisywania obniżenia wynagrodzeń, zawieszenia układów zbiorowych, czy sytuacji, w których na przykład przez część skracało się tydzień pracy, żeby ratować zakład. Tylko warunek jest jeden. Druga strona też musi poważnie i po partnersku nas traktować. I to, o co dzisiaj się tak naprawdę mocno dobijamy i też próbujemy przekonywać pracodawców. Wychodząc z tego prostego wykresu pracodawca, pracownik, zysk, siła jednego, siła drugiego i ten dialog, to rozwiązywanie konfliktu na drodze dialogu, to jest to, że my musimy zacząć siebie nawzajem słuchać. My, pracodawców, a pracodawcy nas. Jeżeli nie zrozumiemy tych naszych potrzeb i oczekiwań, a źródłem finansowania tych oczekiwań jest ten zysk pośrodku i nic więcej, to my nie ruszymy dobrze. I tak samo walczymy z władzą, korzystając z demokracji, próbując ją zmusić do dialogu, żebyśmy rozmawiali, słuchali się. A tak, musimy wychodzić na ulicę, musimy organizować różne mniej lub bardziej spektakularne akcje, skarżymy, gdzie się da, wygraliśmy jedną sprawę przed Trybunałem, druga została wygrana, złożyliśmy skargę do Komisji Europejskiej, wygraliśmy skargę przed Międzynarodową Organizacją Pracy. Chcielibyśmy, żeby ta władza w końcu uwierzyła, że być może Solidarność jest na tyle doświadczoną organizacją, ma na tyle dobrych ekspertów, że czasami może mieć rację. Jeszcze jedno pytanie. Czy jako związek w takim razie prowadzicie takie obserwacje, jak ten dialog między pracodawcami a pracownikami wygląda w innych krajach? W sensie, czy jest może lepiej niż w Polsce? Czy to... Oni są w trochę innym miejscu. Oni stworzyli już kiedyś sobie siłę, która tak zmieniła prawo, że ten dialog instytucjonalny, on się musi odbywać na zupełnie, inną jakość. My mamy formalnie ustawowo opisany dialog społeczny. Jest komisja trójstronna. Ale jeżeli w komisji trójstronnej jest tylko jeden z ministrów, który jeszcze pozycję w rządzie ma, delikatnie mówiąc, średnią, skąd on bardzo sympatyczny i fajny człowiek, bardzo rozumiejący problemy pracowników, Władysław Kosiniak-Kamysz, jest człowiekiem nic nieznaczącym w rządzie i funkcjonuje raczej w roli listonosza przynoszącego decyzje rządu, które zostaną wprowadzone, niż łącznika albo przedstawiciela władzy, z którą można się dogadywać. Jak był jeszcze współprzewodnikiem, nie, znaczy jak był przewodniczącym jeszcze wicepremier Pawlak w poprzednim gabinecie, to pamiętam, że dogadaliśmy się na przykład co do wzrostu płacy minimalnej, podpisaliśmy porozumienie, wszystkie trzy strony, czyli wicepremier, czyli najważniejszy funkcjonariusz rządu, przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych. A premier wyrzucił to do kosza, więc taki dialog, mimo że opisany w ustawie, u nas nie istnieje. A na Zachodzie, jeżeli Francuzi są w stanie wyciągnąć na ulicę Paryża 3 miliony ludzi i pół Paryża podpalić, to nikt nawet nie próbuje tam oszukiwać czy omijać dialog, to co ma zapisane w prawie musi zrobić, bo my nie mamy złego prawa. No, w wielu miejscach ich jest niezły. Ale mamy dramatyczny kapitał zaufania społecznego, słaby, mamy bardzo dużo takich zaszłości, z którymi jeszcze nie potrafimy sobie poradzić. No i my jako związkowcy jesteśmy ciągle za słabi. Może komentarz dwóch wypowiedzi. Że wspomniałeś, czy się zgodzę, czy się nie zgodzę. Nie mam się z czym nie zgadzać, bo jakby te rozwiązania, które są proponowane przez związki zawodowe, ja absolutnie nie kwestionuję ich roli, są adekwatne do bieżącej sytuacji. I bardzo, bardzo doceniam projekt wniosku, to prawda, że one są mocno oczerniane przez związki pracodawców, to niesłusznie. Natomiast potrafię sobie wyobrazić taki model biznesowy, w którym nie musi być jakby wpisanej, nie musi być wpisanego tego konfliktu pracodawca-pracownik. I w tej chwili jest
spojrzymy na takie najbardziej bieżące teorie związane ze zrównoważonym rozwojem, z odpowiedzialnym zarządzaniem, to właśnie promuje się tworzenie zupełnie nowych modeli biznesowych, takich, które już jakby od początku mają wpisaną taką wartość, słowa wartość społeczno-ekonomiczną jako podstawę. I robiłam wywiad jakiś czas temu z bardzo ciekawym człowiekiem, Niemca, który jest audytorem dla firm, w większości dużych koncernów, które proszą go, żeby pomógł im rozwiązać różne społeczne konflikty w ich fabrykach, najczęściej w krajach rozwijających się. No i więc zapytałam go, jak on to robi. On mówi, że ma metodę kompletnie inną niż ta, która jest powszechnie stosowana. Standardowa metoda polega na tym, że jedzie się do takiej fabryki, wprowadza się określone standardy, które są wylistowane w jakimś kodeksie czy zestawie przepisów. Każe się zarządzać, respektować, ewentualnie pomaga się właśnie pracownikom założyć związek zawodowy, a później jest już tylko jakiś zapowiedziany albo niezapowiedziany audyt, czyli co jakiś czas audytor przyjeżdża i sprawdza, czy te wytyczne są przestrzegane. On mówi, my pracujemy w kompletnie inny sposób. Wchodzimy do fabryki i siadamy i rozmawiamy z ludźmi. I zaczynamy proces. I siedzimy z nimi tak długo, oczywiście to się nie dzieje w jeden dzień, to jest, oni mają jakiś tam sześciostopniowy system pracy, to czasem trwa wiele miesięcy, czasami nawet więcej niż rok. I siedzimy z nimi tak długo i rozmawiamy i zmieniamy ich sposób myślenia, aż oni sobie na tyle zaufają, żeby zrozumieć, że to miejsce pracy to jest ich wspólny interes, że oni nie są dwiema różnymi stronami. Dlatego, że jeśli my nie zmienimy ich sposobu myślenia, to na świecie w ogóle nic się nie zmieni. I dalej będziemy tworzyć firmy, czy tworzyć właśnie takie relacje oparte na konflikcie. My chcemy to zmienić. Twierdzi, że jest dużo bardziej skuteczny niż te standardowe metody. Nie miałam co prawda okazji odwiedzić żadnej z audytowanych przez niego fabryk, ale dało mi to dużo do myślenia. Dwie miałbyś uwagi, to już były dwie? Czy jest... Nie, to twoje wypowiedzi. Dobrze, pytanie, ja jeszcze proponuję jedną czy dwa głosy. I ktoś tam go przerwa. Ja mogę ustąpić jakoś jeszcze tutaj. Ktoś jeszcze tam był z tyłu, czy ja nie dostrzegłem? Dobrze. No, wymieniali Państwo różne bariery, które były historycznie jakby problemem dla nas i dalej są. Natomiast być może pojawi się niedługo nowa bariera, której wcześniej nie było, a mianowicie, bo tak jak my wszyscy tutaj ze sobą właśnie, powiedzmy, jak przełamujemy te bariery, to naszym myślem jest mowa, posługujemy się mową i dzięki temu możemy dowiedzieć się więcej, prawda, zorganizować się, to wszystko nas łączy. No ale być może niedługo na przykład prokurator będzie chciał odsłuchać takie właśnie tutaj nagranie, jakie było i być może ten prokurator stwierdzi, że pan Remigiusz Okraska na przykład to, co wyraził tutaj, było mową nienawiści, bo niewystarczająco pochlebnie wyrażał się o postawie rządu wobec tych 2 milionów podpisów zebranych tutaj. No bo teraz chodzi o to, że seryjny samobójca nie jest w stanie tak dużo ludzi powiesić. Jeśli liczyć każdy piątek, to maksymalnie może się powiesić w Polsce około 50 osób, prawda? A więc powiedzmy, że przypadek pana Okraski nie jest aż tak drastyczny jak pana Lempera, prawda? Że nie jest jakby on tak, powiedzmy, wobec rządu jakoś krytyczny, czy tak widoczny. Więc no co z takimi ludźmi, którzy się nie powieszą, prawda? Więc można by było wstawić ich do więzienia. Jakby pan Okraska odsiedział sobie 2 lata w więzieniu, na przykład za szerzenie mowy nienawiści, to może tam by przemyślał jeszcze raz swoją postawę wobec właśnie słusznej władzy i właśnie czy tego typu właśnie nowe działania rządu nie będą tutaj jakąś barierą dla rozwoju społecznego. No bez wątpienia wszelkie te zakusy dotyczące ograniczenia swobód obywatelskich czy jakieś tam trzymania krótko, tak więc kolokwialnie buntów społecznych, no są czymś, czemu się ewidentnie trzeba przeciwstawić. No, zresztą Solidarność zaskarżyła z Helsińską Fundacją Praw Człowieka tę nową ustawę o zgromadzeniach, prawda? Rozumiem, że teraz była mowa bardziej o tych przepisach dotyczących, które pan Boni. No pan Boni to... Nie wiem, czy on był taki subtelny w swoich donosach, które pisał na kolegów, jak jest subtelny w zwalczaniu mowy nienawiści obecnie. Natomiast no, przede wszystkim no, trzeba się przeciwko temu buntować. Ja też w takich sytuacjach się też cieszę, niezależnie od oceny całokształtu reszty, że jednak Polska jest krajem europejskim i że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, bo tutaj po prostu zbyt brutalne rzeczy nie przejdą, bo mamy się jeszcze gdzie odwołać tak naprawdę. To jest taka ostatnia deska ratunku, gdyby rząd sobie za bardzo właśnie
próbował zamykać usta społeczeństwu. Jeszcze gdzieś tam są elementarne szanse apelowania do kogoś. Gdybyśmy byli krajem położonym zupełnie gdzie indziej, no to tak naprawdę rząd miałby łatwiej przede wszystkim. No. My oprócz wyjścia na ulicę mamy też prawo gdzieś tam się odwołać, nagłaśniać tego rodzaju problemy w instytucjach, które to po prostu mogą ten rząd skarżyć. Nie mamy pewności, czy tak zrobimy, ale przynajmniej gdzieś tam potencjalnie jest taka możliwość. Natomiast no, wydaje mi się, że to też, ja powiem tak, ja bym się nie bał w Polsce za mordyzmu, bo oni są za miękcy, żeby to zrobić po prostu. To nie są tego rodzaju panowie, żeby nas aż tak bardzo za mordę trzymali. Natomiast popatrzmy na to inaczej. Wydaje mi się, że rząd, który próbuje takie rzeczy robić, jest rządem, który się tak naprawdę bardzo boi. Bo rząd, który się nie boi, społeczeństwa nie sięga po takie metody. Oni im się chyba po prostu zaczyna palić grunt pod nogami, że próbują w ten sposób przeciwdziałać temu, co będzie dla nich zagrożeniem. Także tutaj no, takie mam tylko refleksje. Ja w tej piosence oni się boją. Ja patrzę na to inaczej, słuchajcie. Gdy rodził się ruch związkowy, gdy pracownicy się organizowali w związki zawodowe, pojęcie prawa pracy jeszcze w ogóle nie istniało. Za działalność związkową traciło się życie. Więc ja myślę, że my musimy się organizować i tworzyć siłę na tyle istotną, żeby władzy w ogóle do głowy to nie przychodziło. Bo my możemy mieć najlepsze prawo, mamy dzisiaj świetne prawo pracy. Tylko co z tego, gdy sądy, będziemy o nich mówić i słuchać zapewne za chwilę, gdy sądy działają bardzo długo, półtora roku, proste sprawy z zakresu prawa pracy trwają. Gdy człowiek na umowie o dzieło może sobie tylko do sądu cywilnego iść i nawet nie ma szansy walczyć o swoje pieniądze. Więc ja mówię, kluczem jest budowanie równowagi, stworzenie siły, która będzie na tyle istotna, że pewnych rzeczy władza w ogóle nie będzie robić. Tak samo jak z biznesem. No, biznes z natury rzeczy jest leniwy. Chce jak najmniejszym kosztem, jak najmniejszym wysiłkiem osiągnąć jak największy zysk. I sam się w wielu rzeczach nie zmieni. Jeśli my nie stworzymy pracodawcy przeciwwagi na tyle istotnej i nie wymusimy na nim pewnych zmian, to on się nawet nie będzie rozwijał. Zaryzykuję tezę, że gdyby nie presja płacowa, nie parcie drugiej strony, nie rosnący, wzmacniający się ruch związkowy, to pracodawcy by się nawet nie rozwijali, wiele technologii w ogóle by nie powstało. Prosty, obrazowy przykład. Robot spawalniczy w stoczni, w cudzysłowie robot, bo to jest taki cały ciąg technologiczny, zastępujący pracę 60 spawaczy, był tak drogi, że bardziej się opłacał tych 60 spawaczy. Dlatego mój brat w Norwegii, który jest tam już ładnych parę lat, już wyemigrował na stałe, pracuje dziesięciokrotnie mniej niż w polskiej stoczni. Dlatego, że tam właśnie doszli już do tego poziomu, że praca spawacza jest na tyle droga, że trzeba inwestować w te nowoczesne technologie. 60-70% prac spawalniczych wykonują automaty, które są obsługiwane przez pojedynczych ludzi, a spawacz to jest gość, który wykonuje najpoważniejsze prace i ma za to ogromne pieniądze płacone. My jesteśmy jeszcze na etapie ciągle manufaktury słabo zorganizowanych pracowników, którzy tych pewnych mechanizmów na pracodawcę nie są w stanie wymusić. I dalej będziemy tą manufakturę popychać, ale to jest oczywiście problem o wiele szerszy, zanikający przemysł, który zawsze dla każdej gospodarki jest fundamentem. Pracownicy, którzy powinni troszeczkę więcej zarabiać, żeby ten motor wewnętrzny, ten popyt wewnętrzny, konsumpcja, tą gospodarkę napędzała. I zakończę może tylko tym, co Adam Smith 200 lat temu mówił. Najniżej uposażony robotnik powinien zarabiać dwa razy tyle, ile wynoszą jego podstawowe potrzeby. Bo to jest taka kwadratura koła. Przedsiębiorcy chcą sprzedawać swój wyrób, a nie ma kto go kupować, bo ludzie są zbyt biedni i zbyt mało zarabiają. Jeszcze możemy sobie pozwolić na jeden komentarz raczej niż pytanie. Ja mam pytanie. No, ale to może być trochę potraktowane jako komentarz. Jako pytanie retoryczne. Co? No, tak, rzucę. Dobrze, ale to... Więc... Tak, zwięźle. Więc mam komentarz. Znaczy mam pytanie do Natalii. Chodzi mi o to, że nie można przeprowadzić analogii, relacja pracownicy biznes między obywatelami a państwo. A jeśli tak,
to ja rozumiem, że ty znasz rozwiązania, które są stosowane w tym pierwszym modelu, prawda? I które pomagają lepiej ten dialog i wzajemne rozwiązywanie konfliktów przeprowadzać. To czy może na jakieś recepty na tą drugą sytuację przełożyć? No, Filipie, przeceniasz moje możliwości. Nie, ja nie jestem politologiem i tą działką się zupełnie zajmuję. Nie wydaje mi się, żeby to była prosta analogia, szczególnie, że to nie jest tak, że mamy dwa światy. Tu jest biznes obywatele, tu jest państwo obywatele, nie, to jest jakby wszystko razem. Tak? To jest cały system, jest państwo, biznes i społeczeństwo i jeszcze parę innych przy okazji sektorów, które razem wzajemnie na siebie wpływają, więc no, ja tu widzę analogię na to, dlatego że tak jak w większości rzeczy, znaczy w zakładzie wszystkiego nie załatwimy i musimy organizować się w takie większe struktury, czyli centrala, są regiony i wspólnie robić jakieś działania. Tak samo myślę, że to ma przełożenie właśnie od stopnia zorganizowania i świadomości, czyli od ilości ludzi, którzy się zorganizowali, ich świadomości tak naprawdę przekłada się to na skalę państwa, na władzę, na samorządy. Jedno jest pewne. To, że to właśnie biznes w coraz większym stopniu decyduje o tym, co się dzieje na świecie, już nie państwo, że to biznes jest silniejszy, że kapitał tak naprawdę wybiera państwo z coraz większej ilości obszarów. No i często właśnie spotykamy się z takim argumentem ze strony biznesu, że czemu ja powinienem się tym zajmować, to jest rola państwa. No ale ten sam biznes mówi, niech to państwo zniknie, tak? Najlepiej, bo mi przeszkadza prowadzić biznes. No to jest ewidentna sprzeczność. Zobaczcie, że jest coraz mniej granic między tym biznesem. Tak, teraz, tak, to prawda. I przypomina mi się taka, ktoś kiedyś powiedział, po czym poznać, jaka siła rządzi we wszechświecie? Po architekturze. Kiedyś największymi budynkami były kościoły, później jakby w architekturze dominowały budynki państwowe, a teraz największe są biurowce. No i to jest prawda, dlatego właśnie wydaje mi się, że kierowanie dużej ilości działań do tegoż biznesu jest uzasadnione właśnie także w kontekście takiej zanikającej roli państwa. I często przywołuje się takie zdanie, zresztą przez pracodawców jest bardzo często przywoływane to zdanie, słynne zdanie Friedmana, że biznes od biznesu jest biznes. Także celem biznesu jest robienie biznesu, tutaj to nie jest w naszych kompetencjach, żeby się zajmować kwestiami społecznymi, bo od tego jest państwo. Tylko że zapomina się, kiedy Friedman powiedział te słowo w latach 70. W Stanach Zjednoczonych, kiedy tak naprawdę to państwo jeszcze miało dużo więcej do powiedzenia. I faktycznie jakby część podatków odprowadzana na rzecz tego państwa była znacznie wyższa niż w tej chwili. Nawet powiedziałabym, że w tamtych czasach to zdanie mogło być w pewnym sensie uzasadnione. Dzisiaj już nie jest, więc wydaje mi się, że mogę odpowiedzieć w ten sposób, że zmieniając biznes faktycznie mamy coraz większy wpływ na to, co do tej pory robiliśmy, próbując wpływać na państwo. Dlatego tą podstawową relacją społeczną i coraz bardziej, coraz ważniejszą będzie relacja pracownik-pracodawca, czyli biznes, organizacje pracowników, bo one też już są ponadnarodowe. Prowadzimy dużo rozmów i na BKZZ-cie i w międzynarodowych organizacjach tych światowych, związkowych, żeby zacząć zawierać umowy ponadnarodowe w ramach koncernów, skoro nie możemy w ramach kraju, w negocjacjach z rządem, z naszą władzą poprawiać losu pracowników w koncernach ponadnarodowych, to musimy zacząć rozmawiać z szefostwem tych koncernów, żeby zmniejszać te różnice w ramach tego jednego zakładu, w ramach tego jednego biznesu. I to też jest ścieżka, którą będziemy coraz bardziej podążać. Takich spotkań już się odbyło wiele. I tutaj mamy dużo większe szanse dogadać się z centralami, z biznesem zagranicznym, bądź poza naszymi granicami, żeby zmniejszyć różnice w pensjach między Polską a na przykład Francją czy Stanami Zjednoczonymi, jak są takie ponadnarodowe koncerny, niż rozmawiając z naszym rządem, z naszymi pracodawcami tutaj. Nie? To rzeczywiście to się zmienia, dlatego organizujcie się w każdy możliwy sposób, najlepiej w związki zawodowe, bo to daje podstawę do wszelkiej innej aktywności społecznej, daje to zaplecze i ma ten fundament, nie, od którego wszystko inne może promieniować. I im więcej tych związków zawodowych będzie, im lepiej będą zorganizowani pracownicy, tym lepiej sobie z tym biznesem będziemy radzić, żeby ta nasza praca nie była sprzedawana śmieciowo. Brzmi jak bardzo dobra poeta.